Schorowany Marcin Miller na scenie w Mrągowie. Fani mogą się zmartwić. Niedawno Marcin Miller opublikował na Instagramie niepokojący wpis. Lider zespołu Boys zamieścił wideo, na którym widzimy, jak niemal zwija się z bólu. Okazało się, że zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Teraz gwiazdor disco polo zawitał na scenie podczas festiwalu weselnych przebojów w Mrągowie. Niestety, fani, którzy liczyli na to, że artysta będzie w dobrej formie, mogą czuć się zawiedzeni. 54-letni lider zespołu Boys, który rozpoczął swoją karierę niemal 35 lat temu, nadal regularnie koncertuje i spotyka się z fanami. Niedawno pojawił się na konferencji ramówkowej Polsatu, a wkrótce zobaczymy go w roli jurora w programie Disco Star. Marcin Miller bardzo cierpi. Co mu dolega? Marcin Miller niedawno opublikował na Instagramie wideo, na którym widzimy, jak muzyk kuli się z bólu i podpiera się o ścianę. Chcę wam coś pokazać. Jak co rano, najprostsze rzeczy są najtrudniejsze. Majtki już włożyłem. To jest wyzwanie, skarpet już nie włożę, mówił. Okazuje się, że lider zespołu Boys cierpi na problemy zdrowotne związane z barkiem. Ma także przepuklinę i rwę kulszową. Marcin Miller na festiwalu w Mrągowie. Jak mu poszło? Zespół Boys, znany z energetycznych występów, był gościem na festiwalu weselnych przebojów w Mrągowie. Muzycy wykonali dwie piosenki, Lato oraz Jesteś szalona. Niestety, podczas ich występu nie udało się nie zauważyć wyraźnych problemów ze zdrowiem wokalisty. Marcin Miller, który zazwyczaj skakał na scenie w rytm piosenek disco polo, tym razem przemieszczał się bardzo powolnym krokiem. Był zachowawczy w ruchach i widać było, że zmaga się z bólem. Niedawno muzyk poinformował fanów, że regularnie uczęszcza na rehabilitację. Fanom pozostaje trzymać kciuki, aby w pełni powrócił do zdrowia.